Hello, hello, good evening. Well, it's night now. I'm recording this lesson before your lesson. And first, we will do page 35, and then we will go to another subject. So, first, please open your books, page 35. Mega ważna informacja. Max jeszcze tylko do dzisiaj czekam na kartkówkę. Jak nie będzie, to będzie dramat, bo już dawno wszyscy zrobili, a na ciebie czekam i czekam i czekam. Jeszcze ci powiem na Teamsie. Ok, so 35-8. Game. Work in groups of four, play guess the sport. Każdy uczeń wybiera sport z ćwiczenia pierwszego, zapisuje jego nazwę w zeszycie i opisuje go za pomocą przymiotników z ćwiczenia czwartego. Uczniowie odgadują nazwę opisywanego sportu. Za każdy odgadnięty sport uczeń otrzymuje jeden punkt. Wygrywa uczeń, który pierwszy zdobędzie 5 punktów. It's exciting. Is it surfing? No, it isn't surfing. It's expensive. Is it sailing? Yes, it is. Słuchajcie, to jest zadanie do poćwiczenia w domu z tego względu, że ono się przyda do nauczenia tych słówek, zarówno sportów, jak i przymiotników. Tak więc bardzo bym Was prosił, żebyście poćwiczyli. To jest fajna zabawa, można bawić się na punkty, nawet na nagrody, jeżeli będziecie chcieli z kimś z rodziny albo ze znajomymi. A teraz jeszcze sobie powtórzmy. Listen and describe the sports using the adjectives from lesson one. Czyli mamy posłuchać i opisać sport jakimś przymiotnikiem. Pamiętajcie, że lista przymiotników znajduje się na stronie 44 i jest to tabelka numer 2. Więc uwaga, zapodadzą nam jakieś sporty i musimy wymyślić, z czym się kojarzy. CD1, track 36. Ice hockey. Ice hockey. I think it's dangerous. Jak macie inne zdanie, to teraz spróbujcie głośno je powiedzieć. Dodgeball. Dodgeball. It's easy. Handball. Handball is boring. Basketball. Basketball is cheap. Surfing. Surfing is exciting. Windsurfing. Windsurfing is expensive. Sailing. Nie, sorry. Windsurfing is... No dobra, też może być expensive. Sailing is difficult. Table tennis. Table tennis is easy. Więc użyłem wszystkich nawet przymiotników, więc udało się. So now page 36. We have got lesson 2. Swimming is easier than surfing. Lesson objective, grammar. Regular comparative adjectives i regular comparative adjectives. Więc uwaga, słuchajcie. Dzisiaj będziemy mieli stopniowanie przymiotników i będziemy mieli stopień wyższy. Czyli celem lekcji jest poznanie w gramatyce regularnych przymiotników w stopniu wyższym i nieregularnych przymiotników w stopniu wyższym. Więc musimy się dzisiaj skupić, dlatego że to jest coś całkiem nowego i będzie później jeszcze stopień najwyższy i wtedy zaczną się schody dla tych, którzy nie będą się uczyli na bieżąco. Grammar presentation. Listen and read. Answer questions 1 to 2. Jaki to tekst? Artykuł o sportach, ulotka reklamowa czy e-mail? Czym może pomóc ten tekst? Więc uwaga, posłuchajmy, przeczytamy, przetłumaczymy i zdecydujemy. CD1, track 37. Summer at the Brainy Sports Center. Swimming or surfing? You can choose to join the swimming group or the surfing team.
Is swimming better than surfing? Is surfing worse than swimming? Swimming is cheaper than surfing. It's easier too. Surfing is more difficult than swimming, and it's more expensive, but it's more exciting. Swimming and surfing aren't dangerous sports, but swimming is safer than surfing. Swimming is more popular than surfing, so the group is bigger. Don't be a couch potato all summer. Join one of the teams now. Okay. Coś tu trochę pogrzebałem. Dobra. So, summer at the Brainy Sports Center, swimming or surfing? Czyli lato w Brainy Sports Center, pływanie czy surfowanie? You can choose to join the swimming group or the surfing team. Możesz wybrać, by dołączyć do grupy pływackiej lub surfingowej. Is swimming better than surfing? Is surfing worse than swimming? Czy pływanie jest lepsze niż surfing? Czy surfing jest gorszy od pływania? Swimming is cheaper than surfing. It's easier too. Surfing is more difficult than swimming and it's more expensive, but it's more exciting. Czyli pływanie jest tańsze niż surfing, jest także łatwiejsze. Surfing jest trudniejszy niż pływanie i droższy, ale też bardziej ekscytujący. Swimming and surfing aren't dangerous sports, but swimming is safer than surfing. Swimming is more popular than surfing, so the group is bigger. Czyli pływanie i surfing nie są niebezpiecznymi sportami, chociaż pływanie jest bezpieczniejsze niż surfing. Pływanie jest bardziej popularne niż surfing, więc grupa jest większa. Don't be a couch potato all summer. Join one of the teams. Czyli nie bądź, no nie wiem jak to, couch potato to jest ten taki, co leży cały czas na kanapie, tylko zmienia pilotem kanały. Czyli oni mówią na to ziemniak kanapowy. Więc nie bądź leniem przez lato, dołącz do jednej z drużyn już teraz. Więc uwaga, jaki to tekst? Artykuł o sportach, ulotka reklamowa czy e-mail? Oczywiście jest to ulotka reklamowa. W czym może pomóc ten tekst? Tekst może pomóc w wyborze sportu. Tak więc słuchajcie, jeżeli ktoś się zastanawia, jaki sport wybrać, są tutaj porównania i są użyte słówka typu better, worse, cheaper, easier, more difficult, czyli stopniowanie przymiotników to jest coś takiego, że mówimy dobry, lepszy, najlepszy, zły, gorszy, najgorszy, ładny, ładniejszy, najładniejszy, duży, większy, największy i tak dalej. Jeżeli chodzi o budowę, to zaraz się przekonamy. Słuchajcie, nie jest to jakiś wielki dramat, ale trzeba by się na tym naprawdę skupić, dlatego że jak raz się nauczycie, to będziecie już na zawsze pamiętać. Grammar up. Regular comparative short adjectives. Swimming is cheaper than surfing. Tak więc zauważcie, cheap to jest tani. Żeby wyszło słówko tańszy, dodajemy do tego przymiotnika końcówkę er, czyli wychodzi cheaper. Charakterystyczne dla stopnia wyższego przymiotnika jest słówko than, które oznacza niż. Czyli ja jestem wyższy niż wy. Ja jestem starszy niż wy. Ja jestem grubszy niż wy. Więc to jest właśnie to słówko niż, czyli than. Czyli pływanie jest tańsze niż surfing. Zdarza się, że nie dodajemy tylko er, ale na przykład jak w przypadku big, trzeba podwoić ostatnią literkę, czyli G, żeby wyszło bigger. A w easy słyszymy na końcu i, więc to Y zamieniamy na i wtedy dodajemy er.
I mamy, słuchajcie, też regular comparative long adjectives, bo tamto dotyczy krótkich przymiotników złożonych z jednej lub dwóch sylab, czyli na przykład big, easy, cheap. Natomiast jeżeli wyraz ma trzy sylaby lub więcej, to wtedy działa to trochę inaczej. Swimming is more popular than surfing. Słówko popular ma trzy sylaby. Popular. Tak więc wtedy już nie będzie popularer, bo wtedy byłoby za długie, tak jak beautifuler i tak dalej. To są zbyt długie słowa, więc oni postanowili zrobić coś takiego, że przed przymiotnikiem dają słówko more. Macie tutaj more, czyli po prostu bardziej. I jest jeszcze trzecia opcja, czyli irregular comparative good and bad. To są przymiotniki w stopniu wyższym, nieregularne, takie jak dobry i zły. Po polsku też jest tak samo, słuchajcie. Odmiana jest całkowicie inna. Nie mówi się dobry, dobrzejszy, najdobrzejszy, tylko dobry, lepszy, najlepszy. Tak samo zły, źlejszy, najźlejszy, nie, tylko zły, gorszy, najgorszy. Tak więc w angielskim sytuacja wygląda identycznie i mamy is swimming better than surfing? Słówko better to jest druga forma jakby, czyli wyższy, stopień wyższy przymiotnika good. Is swimming better than surfing? Is swimming worse than surfing? I w tym przypadku nie dodajemy ani er końcówki, ani słówka more przed przymiotnikiem, tylko zamieniamy good na better i bad na worse. W każdym razie, słuchajcie, to akurat jest mało istotne, dlatego że takich słów, które Was obowiązują, a są nieregularne, wydaje mi się, że do 8 klasy tylko z 4 traficie, więc no, to jest łatwe do nauczenia. Good, better, the best i bad, worse, the worst. Tak więc przejdźmy na stronę 45, gdzie jest to trochę szczegółowiej wytłumaczone niż ten grammar app. Comparative adjectives. I teraz słuchajcie, tam są aż dwie tabelki dotyczące tego tematu. Więc musimy się na nich skupić, więc dzisiaj to taka głównie lekcja w formie wykładu. Przymiotników w stopniu wyższym używamy, gdy porównujemy dwie rzeczy, osoby lub czynności. Short adjectives to są te krótkie. W przypadku krótkich przymiotników, czyli wszystkie jednosylabowe oraz większość dwusylabowych, stopień wyższy tworzymy dodając końcówkę er do przymiotnika w stopniu równym. The green ball is cheaper than the blue ball. Long adjectives, czyli te długie. W przypadku długich przymiotników, czyli część dwusylabowych i trzysylabowe, stopień wyższy tworzymy dodając more przed przymiotnikiem w stopniu równym. The green ball is more expensive than the blue ball. Czyli pamiętajcie, jeżeli jest coś długie, długi przymiotnik, to nie wciskajcie tego er na końcu, zamiast tego dajemy more przed przymiotnik. Irregular adjectives good and bad. Good i bad są przymiotnikami nieregularnymi, które stopniujemy inaczej niż pozostałe przymiotniki. Swimming is better than windsurfing. Surfing is worse than swimming. I oczywiście ważna sprawa, spelling rules, czyli zasady pisowni. Uwaga! Gdy stopniujesz niektóre krótkie przymiotniki regularne, zwróć uwagę na zmiany w pisowni. W krótkich przymiotnikach, które kończą się spółgłoską poprzedzoną jedną samogłoską, podwajamy ostatnią spółgłoskę. Big, bigger, the biggest. Tak więc słuchajcie, jest sytuacja, że słyszymy dalej jedną, bo w angielskim podwójną literkę nigdy nie czyta się jako dwie, tylko się inaczej zapisuje. W krótkich przymiotnikach, które kończą się literą y, zmieniamy y na i. Happy, happier, the happiest.
easy, easier, the easiest. To w ogóle happiest, easiest to jest stopień najwyższy, ale o tym dopiero będzie w przyszłym tygodniu. Ok, w przymiotnikach kończących się literą E dodajemy tylko R w stopniu wyższym i ST w stopniu najwyższym. Safe, safer, the safest. Tak więc chciałbym, żebyście sobie postudiowali sami też te dwie tabelki. One są dosyć długie, ale głównie złożone z takich teorii, więc za dużo tam filozofii nie ma. I teraz słuchajcie, spróbujemy zrobić sobie grammar practice. Mamy dwa zadania takie praktyczne i drugie jest complete the text with the comparative forms of the adjectives in brackets. Write the answers in your notebook. Więc każdy przymiotnik w nawiasie trzeba zmienić na jego formę wyższą. What time is it? Okay. Hi, Grandad. Can you help me? I want to do a sport this summer, but I can't decide which one to do. At the Brainy Sports Center, I can do swimming or surfing. Swimming is then surfing. Mamy słówko then, więc wiadomo, że to jest stopień wyższy. Jest to słówko easy, czyli krótkie, więc na pewno nic nie dajemy przed tym słówkiem. I zamieniamy na i dodajemy er i wychodzi zamiast łatwy, łatwiejszy. Easier than surfing, but it's boring. To jest dwusylabowy, ale taki wyjątkowy, bo kończy się na ing. Te, co się kończą na ing, nie mają boringer, bo to w ogóle nic nie wyjdzie z tego, tylko właśnie to magiczne more, czyli bardziej nudny. More boring. A jak dodajemy more przed przymiotnik, dłuższy, to już wtedy nic w nim nie zmieniamy. At the OK Sports Club, I can't do basketball or table tennis. Basketball is, i teraz fast. Fast, jednosylabowy, więc krótki. No to fast i dodajemy er. Faster than table tennis. But it's also difficult. Aż trzy sylaby, słuchajcie. No to już nic nie dodajemy na końcu, tylko z przodu. More difficult. OK. To play. At the Sea Activity Center, I can do windsurfing or sailing. Windsurfing is expensive. Znowu trzy, więc podobnie jak w poprzednim, czyli more expensive, droższy, bardziej drogi, than sailing, and it's dangerous, so more dangerous. Czyli te długie more, a krótkie er na końcu. More dangerous too. The Sea Activity Center is good. To jest nieregularny. I mamy na tej samej stronie, w tym Grammar App, że całkiem na dole good zamienia się na better, czyli lepszy. Then the OK Sports Club. The Brainy Sports Center is bad. Zamieniamy na worse than the OK Sports Club. What do you think? Look. No, tak więc słuchajcie, mam nadzieję, że rozumiecie. Jeżeli nie, proszę, powiedzcie mi, to postaram się jeszcze jakoś to wytłumaczyć. Mamy zadanie trzecie, które jest ostatnim zadaniem przed naszym połączeniem na Teamsie, na którym to będziemy trochę pisać. Więc zróbmy tutaj teraz porównanie. Compare the sports in your notebook. Pierwsze, jak będzie brzmiało? Dodgeball jest łatwiejszy niż żeglarstwo. No to jedziemy po kolei. Dodgeball jest, to jest is, dlatego mówiłem, trzeba się nauczyć tych I am, you are, he is, she is, it is i tak dalej. Dodgeball is łatwiejszy. No to easy krótkie, więc easier niż than żeglarstwo, sailing. Ok. Surfing jest bardziej ekscytujący niż koszykówka. Surfing jest, is
exciting, czyli trzy sylaby, więc nie będzie exciting, tylko more exciting. Niż to them, koszykówka, basketball. Three. Tenis ziemny jest bezpieczniejszy niż hokej na lodzie. It's true. Table tennis is safer, bo krótkie, than ice hockey. Pamiętajcie o tym słówku than, bo ono w porównaniach jest bardzo ważne. Bo jeżeli porównujemy jakieś rzeczy, to musimy użyć, bo inaczej to by brzmiało w ogóle głupio, że tenis stołowy jest bezpieczniejszym hokejem na lodzie. Więc to than tu jest kluczowe. Zdarzyło mi się kiedyś, pamiętam, jak uczniowie napisali, były tam porównania typu elephants are bigger than cats. Czyli słonie są większe niż koty. No a ktoś napisał elephants are bigger cats, z czego wynikło, że słonie są większymi kotami. No więc no kompletnie zmiana całkowicie sensu na bezsens. Ok, piłka ręczna jest lepsza niż zbijak. Handball, oni mówią piłka dłoniowa, is, i teraz lepsza to jest, dobra to jest good, więc lepsza to znowu z tej tabelki, to będzie niestety trzeba się na pamięć nauczyć tych wyjątków. Is better than dodgeball. Ok, jak za chwilę się połączymy, spróbujemy zrobić zadanie czwarte. Writing. In your notebook, write a leaflet of winter at the Brainy Sports Center about two winter sports. Use the text in exercise one as a model. Czyli będziemy musieli napisać, stworzyć właściwie, ulotkę sportów zimowych. Czyli mniej więcej coś takiego, ale nie pływanie z surfingiem, tylko wymyślić jakieś dwa zimowe, żeby je później móc też w takiej ulotce właśnie porównać. Zresztą macie wszystko napisane w tip, możecie się nad tym zastanowić i za chwilę, jak się połączymy, wspólnie zrobimy. Dziękuję za uwagę, życzę super weekendu, bądźcie bezpieczni i zdrowi. Bye bye.